Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. A dzisiaj naszym i Państwa gościem w biurze w Poznaniu będzie pan Błażej Bogdziewicz, dyrektor inwestycyjny, wiceprezes Kaspar Asset Management. Dzień dobry, panie Błażeju. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Ja tylko przypomnę, że Kaspar Asset Management to jest spółka notowana na New Connect. W grupie ma własne tej fi, zarządza portfelami klientów indywidualnych, zarządza aktywami. Panie Błażeju, zbliża się koniec maja i tak naprawdę ten miesiąc jest całkiem udany dla inwestorów. W ogóle kontynuacja wzrostów na rynkach trwa już prawie 2 miesiące. Niektóre indeksy zyskały po 35-40%. Amerykański indeks Nasdaq jest bardzo blisko szczytu. Państwo akurat mają dosyć dużą ekspozycję na rynek amerykański. Chciałbym pana zapytać, czy pana niepokoi ten obraz rynku? Czy widzi pan jakieś ryzyka? Czy te wyceny spółek nie są irracjonalne, biorąc pod uwagę doniesienia z gospodarki? Jak to oceniacie? No, jesteśmy w takiej sytuacji, że na pewno wyjątkowo trudno jakiekolwiek prognozy. Też same spółki bardzo niechętnie mówią o tym, co się będzie działo w najbliższych tygodniach, nie mówiąc już o miesiącach czy latach. Zdecydowana większość spółek wycofała prognozy na drugą połowę roku. No, te wzrosty są po części oczywiście są uzasadnione. Uzasadnione są tym, że w lutym czy w marcu szczególnie groził nam scenariusz kryzysu finansowego dużego, prawdopodobieństwo tego kryzysu zmalało dzięki bezprecedensowym działaniom rządów i banków centralnych. Te działania były wyjątkowe, znaczy takiego wzrostu deficytów budżetowych, długu publicznego i takiej ilości pieniędzy transferowanych bezpośrednio, no bądź do obywateli poszczególnych państw, ale też do firm, pieniędzy, które no, często w postaci różnego rodzaju dotacji, grantów, no, nie było w ostatnich latach nigdzie. Dlatego ta recesja przebiega inaczej. I ta sytuacja na rynkach też jest no, pewnie nieco inna. Jeżeli byśmy mieli mieć powtórkę z tej, no, z przeszłości, czyli ta, te, to, ta recesji, tej recesji, którą będziemy mieli jednak w gospodarce, no, nie da się jej oczywiście uniknąć. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych jest największe od wielkiego kryzysu i ono bardzo szybko nie spadnie, ono będzie jeszcze wysokie przez te problemy, które widzimy w przypadku wielu firm z sektora usług, one oczywiście nie znikną z dnia na dzień. Więc jeżeli byśmy mieli powtórkę z historii, no to prawdopodobnie to oznaczałoby, że jeszcze oczywiście wrócimy do spadków, że ta faza wzrostów, którą obserwowaliśmy, no to jest taka pierwsza faza dynamicznego odbicia podczas bestii i będziemy oczywiście mieli kolejne dołki. Natomiast oczywiście tak nie musi być, no bo to, że było kilka razy tak w przeszłości, to nie znaczy, że musi być tym razem tak samo. Czy tak będzie? W dużym stopniu będzie zależało oczywiście od tego, jaka będzie sytuacja, jeśli chodzi o epidemię, ale też od działań polityków i banków centralnych, na ile będą kontynuowali tą swoją politykę, to mówiąc bardzo obrazowo, drukowania pieniędzy. Tego drukowania tak naprawdę nie było wcześniej. To, co te programy, o których mówiliśmy 10 lat temu, po upadku banku Lehman Brothers, no one w niewielkim stopniu polegały na drukowaniu. Teraz jednak drukowanie jest. Banki centralne drukują pieniądze, rządy je wydają. Czyli tak naprawdę mamy ten helikopter money, o którym mówił Ben Bernanke. W jakim stopniu to będzie kontynuowane, tego nie wiemy. To są decyzje polityczne. Na ile politycy będą mogli się wycofać z tych programów, to też jest trudno powiedzieć. Dlatego no, bardzo trudno jakiekolwiek prognozy. Ja po prostu, innymi słowy, rynki są pod bardzo dużym wpływem decyzji politycznych i banków centralnych, takim jakiego w przeszłości nie obserwowaliśmy. To jeszcze nawiązując do tych decyzji
politycznych i banków centralnych. Panie Błażeju, czy wspomniał Pan o tym, że na rynku jest dużo pieniędzy, banki drukują pieniądze. Czy jest duże ryzyko wystąpienia inflacji w średnim i w takim dłuższym terminie? I jeżeli ona by się pojawiła, to z pewnością miałaby wpływ na wyceny różnych klas aktywów. A jeśli jeszcze nawiązując do decyzji politycznych, to też widzimy, jak nasz rynek zachowywał się w środę, kiedy polski rząd poinformował o kolejnych etapach odmrażania gospodarki. Więc pytanie takie, czy to wystąpienie inflacji jest bardzo prawdopodobne i czy rzeczywiście teraz sytuacje na rynkach też będą determinować właśnie decyzje polityków odnośnie do odmrażania gospodarek? No to będzie zależało od tego właśnie, czy te programy będą kontynuowane. Wydaje mi się, że te programy, które zostały uruchomione dotychczas, one oczywiście mają jakiś wpływ proinflacyjny, ale te tendencje deflacyjne z drugiej strony są na tyle silne, że no nie spodziewałbym się inflacji w najbliższych miesiącach. No, cały czas mamy jednak ten duży szok deflacyjny i przeciwnie, wydaje mi się, że cały czas ten scenariusz deflacyjny jest bardziej prawdopodobny w najbliższych miesiącach. Natomiast oczywiście w perspektywie średnio i długoterminowej, jeżeli no, byśmy po prostu cały czas drukowali pieniądze, finansowali wydatki, no przecież uzasadnione, no, bo wiele osób powie, że no, ma potrzeby niezaspokojone różnego rodzaju, czy mieszkaniowe, czy zdrowotne i dlaczego rząd ma im nie pomóc, skoro pomaga różnego rodzaju firmom. Jeżeli rządy w poszczególnych państwach no, pójdą w tym kierunku, banki centralne będą to finansować, no to będziemy mieli inflację. To wcześniej czy później będziemy mieli, pytanie kiedy, ale no tak to się skończy, nie może się skończyć inaczej. A jeszcze nawiązaniu do rynków, chciałbym Pana zapytać, jakie jest Państwa nastawienie? Czy te wzrosty na giełdzie w Stanach Zjednoczonych mogą być kontynuowane w najbliższych tygodniach, miesiącach? Czy po takiej zwyżce, jaką mieliśmy od właśnie połowy marca, no, taka naturalna jest korekta? To coraz trudniej, tym bardziej, że pytanie oczywiście o jakie spółki, bo wiele spółek wzrostowych, technologicznych, też te spółki, które no, w dużym stopniu inwestowaliśmy, no, doszło jednak do poziomów, wyceny doszły do poziomów bardzo wysokich. No, w niektórych wypadkach one są wyższe niż spółki technologiczne miały nawet w roku 2000. To oczywiście nie jest tak, że mamy do czynienia z jakąś ewidentną bańką, bo są argumenty za oczywiście. Te spółki mają bardzo duże przewagi konkurencyjne, szybko rosną i generują gotówkę, czego nie było w roku 2000. Natomiast no, te wyceny są wysokie, więc no, na pewno jest możliwa korekta jakaś silniejsza, która no, może mieć duże rozmiary. No, wiadomo, że na rynkach akcji te korekty i spadki się zdarzają i bez ich hossy się zdarzają i na pewno będą też oprócz okresów wzrostowych będą okresy spadkowe. No, pytanie oczywiście kiedy, tego nie wiemy. My jesteśmy w tej chwili dość ostrożni. Koncentrujemy się na tych rzeczach, na takich małych rzeczach. Nie jesteśmy zbyt ambitni, to znaczy staramy się w miarę dywersyfikować ryzyko. Jeżeli widzimy gdzieś okazję, widzimy dobrą spółkę, to kupujemy. Natomiast nie wykonujemy jakichś gwałtownych ruchów i staramy się mieć w miarę zdywersyfikowane te portfele. Oprócz akcji, też obligacje rządu Stanów Zjednoczonych, ale też obligacje rządu polskiego. No, tak jak powiedziałem, bardzo trudno z jakiejkolwiek prognozy w tym momencie. Więc staramy się koncentrować na tych rzeczach, które no, widzimy, że faktycznie jest dobra spółka, widzimy jakąś okazję, to inwestujemy. Natomiast nie przesadzamy z ryzykiem. Cały czas uważamy, że ryzyko bardzo duże jest, znaczy możliwe jest materializacja tego ryzyku na rynkach akcji jak najbardziej. Inwestorzy powinni mieć tą świadomość, że no, cały czas na rynkach akcji jest ryzyko spadków, no to co podkreśla Warren Buffett czy inni, że no co jakiś czas na rynkach akcji zdarza się ten spadek o 50%, nie wiemy tylko kiedy i no, trzeba mieć tak ten portfel skonstruowany, żeby ten spadek nas nie bolał za bardzo. Tak jak wspomniałem, w Waszej grupie jest TFI, a patrząc na takie stopy zwrotu od początku tego roku, to w ścisłej czołówce jest strategia Kaspar Globalny.
Stopa zwrotu od początku roku to jest prawie ponad 15%, ale również Kaspar Stabilny, którym pan współzarządza, ma stopę zwrotu od początku roku liczącą 10%. Wspomniał pan o takim selektywnym podejściu do spółek. Z Kaspar Globalny macie głównie chyba spółki amerykańskie. Jacy reprezentanci, jakich branż tam występują? Czy będziecie teraz dokonywać jakichś znaczących roszad w portfelach? No my tradycyjnie dość dużo inwestowaliśmy w spółki technologiczne, też biotechnologiczne. Natomiast my nie jesteśmy, fundusz globalny nie jest funduszem sektorowym, więc inwestuje również w spółki z różnych sektorów. Jeżeli będziemy dostrzegali okazje inwestycyjne wśród spółek surowcowych, też będziemy w nie inwestować. Więc no, jak najbardziej tam zmiany się dokonują i w tej chwili ta dywersyfikacja na branżę jest większa na pewno niż była w zeszłym roku. W zeszłym roku był bardzo mocno nastawiony na technologię. W tym roku on jest bardziej zrównoważony. Tam są spółki z różnych sektorów, więcej pewnie spółek telekomunikacyjnych, ale cały czas jest dużo spółek i w zeszłym roku i dzisiaj też jest dużo spółek zarówno biotechnologii związanych z technologiami medycznymi. No tutaj oczywiście one cieszyły się dość dużym w wielu wypadkach zainteresowaniem inwestorów, więc możliwa jest jak najbardziej korekta, natomiast my uważamy, że ten sektor ma przed sobą no, bardzo atrakcyjne perspektywy i no, wydaje mi się, że można zaryzykować takie stwierdzenie, że być może ta dekada będzie właśnie dekadą biologii, że te spółki związane z biologią będą odgrywały coraz większą rolę. Myślę, że można dostrzec pewne analogie do tego, co się działo na początku lat 80., kiedy powstał Apple, kiedy powstał Microsoft i mieliśmy no, dynamiczny rozwój technologii informatycznych w latach 80., latach 90. tak naprawdę do dzisiaj. No, to myślę, że pewne rzeczy widzimy, podobne rzeczy widzimy, jeśli chodzi o sektor biotechnologiczny. Widzimy duże przyspieszenie, jeśli chodzi o rozwój wiedzy i zastosowania badań, wyników badań spółek z tego sektora. W portfelach chyba mieliście do tej pory stosunkowo mało aktywów polskich, akcji polskich spółek. Czy będziecie zwiększać zaangażowanie? Chciałbym jeszcze zapytać, panie Błażeju, bo w ramach tych, w ramach jest tak naprawdę, są trzy strategie w ramach subfunduszu. Czy będzie jakaś kolejna? Czy będziecie po prostu dokładać jakiś nowy pomysł inwestycyjny? Tak, no my w polskie akcje inwestujemy, ale to są dość małe inwestycje. No, traktujemy trochę Polskę tak, jako część tego globalnego rynku akcji, czyli inwestujemy na całym świecie i no, Polska jest małą częścią tego globalnego rynku akcji, więc podobnie podchodzimy do Polski. Z dwóch powodów oczywiście. Raz, że no, ważna jest dywersyfikacja, a druga rzecz, że no, szukając na rynkach globalnych, łatwiej nam o to okazje inwestycyjne niż ograniczając się do polskiego rynku, więc no, raczej szukamy szeroko, natomiast poszczególne pomysły inwestycyjne z Polski, jeżeli widzimy, że są atrakcyjne i jeżeli płynność jest też odpowiednia, bo o to w Polsce nie jest łatwo, mogą się znaleźć, ale to raczej nie będzie większość, to raczej będzie jakaś część tych naszych inwestycji. Tym niemniej ja jestem dość optymistycznie nastawiony do perspektyw polskiej gospodarki, więc no, też jakby nie zamykamy się przed polskim rynkiem. Myślę, że polska gospodarka może sobie relatywnie dobrze radzić w najbliższych miesiącach i latach. Przepraszam, drugiego pytania zapomniałem, jeżeli mógłbym powtórzyć. Chciałbym się zapytać, czy będziecie wprowadzać jakąś kolejną strategię, bo teraz macie po prostu Kaspar Globalny, Kaspar Stabilnego Wzrostu, Kaspar Akcji Europejskich. Czy myślicie nad wprowadzeniem kolejnej strategii? Czy... Nie. Wydaje mi się, że ta strategia, że te fundusze z jednej strony odpowiadają tym kompetencjom, które są u nas, bo też nie możemy tworzyć funduszu, gdzie nie mamy kompetencji, ale też odpowiadają w dużym stopniu potrzebom inwestorów. No Kaspar Globalny to są akcje globalne. Kaspar Akcji Europejskich to są akcje europejskie, gdzie no, mamy też dużo, dużo czasu, wysiłku poświęcamy, żeby znajdować ciekawe pomysły w Europie. Europa jest w tej chwili jednak tańsza od rynku amerykańskiego, więc ten fundusz no, wydaje mi się też jest atrakcyjny i też, bo oczywiście on ma bardzo dobre wyniki w długim terminie.
No, Kaspar Stabilny to są takie trzy fortepiany. To są akcje globalne, to są obligacje amerykańskie, obligacje rządu polskiego, więc on jest dość mocno zdywersyfikowany i wydaje mi się, że to jest taki dobry fundusz dla inwestorów, którzy jednak no, chcą zarobić coś więcej niż mogą na lokacie, a na lokatach w tej chwili no, niestety zarobią często zero. Gotowi są na jakieś ryzyko, ale nie chcą podjąć tego bardzo dużego ryzyka. To, że ta dywersyfikacja jest jednak dość duża, to ryzyko ogranicza, co oczywiście nie oznacza, że tego ryzyka nie ma, bo ten fundusz potrafił zanotowywać kwartały, gdzie po kilka procent spadał i to się będzie oczywiście zdarzało. Natomiast no, to ryzyko powinno być jednak istotnie mniejsze niż w przypadku funduszy akcyjnych. W tej chwili nie widzimy ani też ze strony inwestorów potrzeby tworzenia nowych funduszy. Chciałbym właśnie zapytać, jak się zachowywali wasi klienci, wasi inwestorzy, zarówno jeżeli chodzi o TFI, ale również o asset management. W marcu mieliśmy spustoszenie w branży TFI. Ta skala umorzeń przekroczyła 20 miliardów złotych. To były głównie umorzenia w strategiach dłużnych, ale też z rynku, z funduszy akcji odpłynęło ponad miliard złotych. W kwietniu już są napływy. Jeżeli chodzi o rynki akcji, to ponad 600 milionów złotych. Czy wy notujecie napływy w maju? Czy wasi klienci wycofywali gotówkę, czy widząc tę skalę przeceny raczej wpłacali kapitał? No, my tak naprawdę trochę tym się różnimy od innych instytucji w Polsce, że zdecydowaną większość aktywów, że zdecydowana większość aktywów, którymi zarządzamy, została nam powierzona przez klientów, z którymi mamy bezpośrednie relacje, więc i oni też w przypadku portfeli asset management no widzą skład portfeli, wiedzą w co inwestujemy, mamy z nimi kontakt, tak samo w przypadku funduszy zamkniętych dla bogatych inwestorów, którymi zarządzamy też mamy oczywiście z nimi bardzo dobry kontakt i oni wiedzą co robimy, więc oni się zachowują dość spokojnie, nie obserwowaliśmy wzmożonych umorzeń. Bym powiedział, że ta sytuacja u nas wygląda cały czas dość podobnie. Cały czas jest zainteresowanie nowych klientów, ale ono jest mniej więcej stabilne. Czasami oczywiście zdarzają się wypłaty, umorzenia, też z powodów niezwiązanych z rynkiem. Tak naprawdę czasami klienci po prostu potrzebują środki, no, na przykład dlatego, że chcą poczynić jakąś inwestycję w swojej firmie, którą prowadzą. Więc bardziej tego typu rzeczy wpływają na ewentualne wypłaty niż sytuacja rynkowa. Natomiast no, generalnie bym powiedział, że trend jest taki, że widzimy zainteresowanie klientów naszą ofertą, natomiast ono jest w miarę stabilne. To znaczy ono jakoś tak się nie waha gwałtownie z miesiąca na miesiąc. A zdradzi Pan, jaki był ten maj, kończący się miesiąc? Czy tutaj odnotujecie napływy na przykład do tych strategii bardziej akcyjnych? Znaczy, tak jak powiedziałem, no te napływy jakieś cały czas są. My nie widzimy tutaj, żeby maj był dla nas drastycznie różny od innych miesięcy. Cały czas zdobywamy nowych klientów. Zdobywaliśmy w zeszłym roku, zdobywamy w tym roku. Tak no, no, to oczywiście jest tak, że ten maj się jeszcze nie skończył. Jaki ten maj będzie, to zobaczymy i pokażemy liczby na koniec, w czerwcu, jakie były aktywa na koniec maja. Natomiast no, trend jest, tak jak powiedziałem, trend jest pozytywny, ale on jest w miarę stabilny. Na koniec jeszcze chciałbym takie pytania, może jedno, dwa, dotyczące samej spółki Kaspar Asset Management. Swego czasu nie wykluczaliście przeniesienia notowań akcji z rynku New Connect na giełdę. Czy to jest ciągle w planach? Mamy takie ambicje, jak najbardziej. Natomiast to będzie zależało od no, wielu czynników, też od naszej kondycji finansowej, no, która się poprawia, oczywiście aktywa zdobywamy. 10 lat te rozpoczęliśmy działalność, 10 lat temu. No, w tej chwili no, przekroczyliśmy wyraźnie już 1,3 mld pod zarządzaniem i no, mamy ambicję oczywiście, żeby było więcej. Natomiast no, prawda jest też taka, że koszty związane z naszą działalnością bardzo mocno wzrosły w tej ostatniej dekadzie i te aktywa, które pozwalałyby na osiąganie dość istotnych zysków, no ten próg, ta poprzeczka się przesunęła w górę, więc no będziemy to analizować i będziemy musieli się zastanowić kiedy, natomiast to w tej chwili takich prac nie prowadzimy, natomiast takie ambicje jak najbardziej mamy.
Państwo już opublikowali wyniki za pierwszy kwartał i tak szybko je analizując wynika z tego, że to był stosunkowo dobry kwartał, tak? Ten wzrost zysku netto grupy jest ponad dwukrotny. Tak na koniec, jaki będzie ten rok, Pani Boże, dla Kaspar Asset Management, jeżeli chodzi o wyniki? Przypomnę tylko, że jesteście spółką dywidendową, z zysku za ubiegły rok niektóre spółki wstrzymały wypłatę dywidendy, wasz zarząd zaproponował wypłatę dywidendy i to dosyć wysokiej, chyba jednej najwyższej w historii. Tak, no my jesteśmy spółką dywidendową, polityki dywidendowej nie mamy, więc to jest taka praktyka, że przez ostatnie lata wypłacaliśmy z reguły prawie cały zysk netto. No, taka też jest rekomendacja zarządu i rady nadzorczej co do zysku za rok ubiegły. Walne zgromadzenie jeszcze się nie odbyło. Czy tak będzie w przyszłości? Takich obietnic nie mogę złożyć. No to będzie zależało od wielu rzeczy, też od wymogów kapitałowych i od sytuacji finansowej. Czy ten rok będzie dobry? No to będzie zależało od tego, czy będziemy mieć dobre wyniki inwestycyjne, czy będziemy mieli, czy aktywa będą rosły. Póki co wyniki są dobre i aktywa rosną. Jeżeli to będzie trwało, to myślę, że będziemy mogli śmiało powiedzieć, że ten rok będzie dobry. Natomiast no, to będzie oczywiście, to nie jest łatwe, bo cały czas oczywiście musimy dbać o to, żeby klienci darzyli nas zaufaniem i cały czas musimy starać się osiągać jak najlepsze wyniki inwestycyjne. One nie są bynajmniej gwarantowane. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był pan Błażej Bogdziewicz, dyrektor inwestycyjny, wiceprezes Kaspar Asset Management i jeden z trzech głównych akcjonariuszy tej spółki. Dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.